Słuchajcie, wielokrotnie otrzymuję takie pytania, jak zrobić transmisję na żywo z drona i można zrobić ją na wiele sposobów. Pierwszym takim sposobem jest bezpośrednio z aplikacji w komórce. Taką aplikacją na Androidzie jest na przykład kamera Fi i tego typu aplikacje proste, które umożliwiają nam klonowanie obrazu z komórki, a jednocześnie interakcje z naszą publicznością na Facebooku czy na YouTubie. I to jest dosyć proste, fajnie to wygląda, można mieć dodatkowy mikrofon, można korzystać z komórki, aczkolwiek mamy tylko jeden obraz i ewentualnie możemy wykorzystać kamerkę z komórki jako nasz podgląd, jako picture-in-picture i to wszystko. Drugą możliwością jest transmisja bezpośrednio z aplikacji DJI Fly. Wchodzimy do menu i tutaj mamy transmission. Po którymś z ostatnich update'ów, po którejś z aktualizacji mamy możliwość live stream platforms, ale ja tutaj nie mam możliwości wyboru, tylko wybieramy sobie RTMP. I tutaj widać, że rezolucja, czyli rozdzielczość Full HD jest, bitrate nie za wielki, 1 albo 2 megabity na sekundę, ale mamy tutaj adres, który trzeba wpisać z naszej transmisji i ten adres RTMP można znaleźć tutaj w tym miejscu, także kopiujemy sobie go i wklejamy do tej transmisji, można transmitować bezpośrednio z drona. Ja to pokażę może w oddzielnym odcinku. Natomiast sytuacja czasami wymaga bardziej profesjonalnego podejścia. Pomimo, że jesteśmy w terenie, gdzie potrzebujemy zasilanie bateryjne, gdzie się przemieszczamy, tak jak z gimbalem czy z lustrzanką, to właśnie istnieją możliwości takie, żeby pokazać obraz z drona, a jednocześnie obraz na przykład z lustrzanki, połączyć to w całość w bardzo prostej reżyserce i zrobić to tak, żeby to było wszystko przenośne. Jeżeli robimy relacje na przykład z imprezy jakiejś sportowej, otwarcie nowej inwestycji, chcemy to zrobić na Facebooka albo na YouTube'a, żeby nie montować tego, a jednocześnie właśnie nasz zleceniodawca chciałby mieć to na bieżąco, coś takiego jesteśmy w stanie zrobić. Zobaczcie, tutaj mam R2S i tutaj widać, że jest ten podgląd bezpośrednio, natomiast drugie źródło, które mamy, to jest ten Lumix, którego podpiąłem tutaj, możemy sobie teraz zobaczyć. I obraz z Lumixa widzicie w tej chwili. Także da się to zrobić, nie jest to takie trudne, jakby się wydawało, a wszystko to dzięki temu urządzonku, a mianowicie jest to YOLOBOX Pro, kombajn przenośny, który umożliwia nam wpięcie nawet 5 źródeł obrazu i 2 źródeł dźwięku, ma zasilanie bateryjne, ma swoją kartę SD, dzięki temu jesteśmy niezależni na miejscu, możemy do 3 godzin relacje bezpośrednio podawać, albo na Telebeam, albo poprzez Ethernet, czy Wi-Fi, czy też kartę SIM. Takie możliwości są na dzisiaj. Dzisiaj Wam trochę pokażę, jak to wygląda praktycznie, czy takie urządzenie jest warte. Zrobimy sobie krótki przegląd tych możliwości. Myślę, że to jest fajna sprawa. Dobrze jest podpiąć oczywiście smart controller, ale jeżeli ktoś nie ma, można też wykorzystać na przykład Apple TV albo urządzenie, które klonuje nam obraz z komórki. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na ten epizod i zaczynamy. Jakie możliwości ma YOLOBOX? To są 3 porty HDMI, możemy wpiąć tutaj osobne 3 kamery lub inne źródła, na przykład sygnał ze smart kontrolera albo z kontrolera z Fantoma czy z Inspire. Następnie mamy gniazdo USB zwykłe, można podpiąć na przykład klawiaturę albo mysz, czy też inne urządzenia peryferyjne. Gniazdo ethernetowe. Wyjście HDMI, czyli możemy obraz wypuścić z YOLOBOX-a na przykład pod Telebeam albo pod transmisję czy pod OBS Studio. Następny element to jest gniazdo USB-C, czyli jesteśmy w stanie wpiąć tutaj kamerę, która ma takie wyjście na przykład Sony albo kamerkę internetową. Kolejne gniazdo to jest gniazdo słuchawkowe. I następnie mamy wejście mikrofonowe, zwykłego mikrofonu, na przykład Rode, zestaw bezprzewodowy, a tutaj mamy już wejście z miksera, no i ładowanie poprzez USB-C po prawej stronie. Jeżeli chodzi o dół urządzenia, mamy możliwość połączenia tutaj gwintowego montażu na statywie. Jest też slot karty SD i co ciekawe jest to slot karty całej. W tym miejscu mamy też slot karty SIM, no i włącznik, wyłącznik całego urządzenia.
Powiedzmy parę słów na temat konfiguracji Lobox, a mianowicie po prawej stronie na górze mamy tutaj ludzika. Klikamy na niego i widzimy, że jest możliwość przypisania kont na Facebooku, YouTubie czy na Twitchu. Mamy też możliwość skorzystania z dowolnego linku serwera RTMP. I to, co jesteśmy w stanie zrobić tutaj, to połączyć się przez Wi-Fi, ale też poprzez Ethernet czy hotspot z komórki zewnętrznej. Także trochę jest tych możliwości, oczywiście. Wi-Fi, jeżeli jest, to całkiem dobrze, jeżeli mamy połączenie internetowe, najlepiej. Network Test to jest aplikacja zewnętrzna, która nam pokazuje prędkość. Zwykle korzystamy z takich rzeczy, możemy sobie też język zmienić, aczkolwiek język jest bardzo tutaj ograniczony i głównie tylko angielski, bo jesteśmy w stanie wykorzystać, chyba że ktoś mówi po chińsku. A jeżeli chodzi o inne rzeczy, przegląd nagrań, które były wykonane, i widać, że z tego poziomu możemy też je poszczególne nagrania skasować, tak żeby opróżnić kartę. Są też najczęściej zadawane pytania tutaj i odpowiedzi w tej rubryce. To się ładuje przez chwilę. To, o czym jeszcze chciałbym powiedzieć, to są dane fabryczne, ale można też obrócić YOLOBOX o 180 stopni, czyli jeżeli mamy takie, a nie inne mocowanie, można to też wykorzystać i obrócić. Z tej pozycji można się wylogować i to jest cała konfiguracja. Także wygląda to bardzo prosto i tuż po konfiguracji jesteśmy w stanie już przejść do albo tworzenia live streamu. To są też proste rzeczy, bo tutaj wpisujemy tytuł, opis i datę, godzinę, lub też jesteśmy w stanie przejść do naszego trybu monitora i w tym momencie mamy podgląd na to, co się dzieje. Możemy też skorzystać z karty SD i zaciągnąć tutaj nasze grafiki, muzykę czy PDF. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo wzbogacić tego typu transmisję. Także transmisja polowa wcale nie musi oznaczać, że ona jest uboga, bo można wiele rzeczy ciekawych zrobić. Mam w tej chwili wpięty Sony i mam wpiętego też drona, dwie rzeczy. I możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Wyobraźmy sobie, że mamy tak, pierwszy obraz, to jestem tylko ja w tej chwili przez Sonego podawany. Drugi obraz to jest HDMI i to jest to, co widzimy, co widzi nasz obraz z drona. Możemy to rozszerzyć, a możemy sobie zrzucić to samo tutaj. I teraz to, co jesteśmy w stanie zrobić, to dodać jeszcze video source, takie źródła jak obraz w obrazie, czyli picture in picture, czyli pokazuje obraz z drona i to faktycznie jest na żywo. Bo to widać tutaj potem, że ruszam gimbalem i to wszystko gra. Następna rzecz, którą jestem w stanie zrobić, to jest split view, a mianowicie widok na mnie plus widok na drona. Spróbujmy poruszać znowu gimbalem. Widać, że to działa. A także wersja trzecia to jest split view, czyli obraz podzielony z tłem, które możemy też zdefiniować. Oczywiście do tego można dołożyć swoją muzykę, możemy dołożyć też PDF czy tło zamienić. Dzięki temu ta transmisja faktycznie jest na profesjonalnym poziomie, ale najlepsze jest to, że my jesteśmy w stanie to zrobić w terenie. Nie musimy ze sobą targować komputera, bo wystarczy nam to urządzenie i to jest wszystko, czego potrzebujemy do takiej transmisji, czyli jeżeli się uprzemy, to potrzebujemy dwa statywy, smart control, kontroler najlepiej mieć ze sobą, bo to faktycznie w tym momencie działa, albo transmitujemy z Inspire'a czy z Phantoma. Phantom też miał i Inspire przystawki i z wyjściem z aparatury na HDMI. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o te możliwości. Oczywiście możemy wrzucić sobie też odliczanie, że zaczynamy za parę sekund, można też dodać napisy i jest tych możliwości dość sporo. Fajnie to wygląda, słuchajcie, bardzo profesjonalnie jak na urządzenie, które jest mobilne. Teraz przeprowadzimy próbną transmisję. Wchodzę do głównego menu Create Live Stream. Tutaj będzie test 00 czy OOO, down. Testujemy opis, done. Chciałbym go zaplanować na jutro, tak? Czas obojętny jaki, losowy, nie ma znaczenia zupełnie. Super, create. I zrobimy go na Facebooku. To jest próbne konto, którego używam od czasu do czasu. W tej chwili mnie widzicie. Jestem na poziomie Sony. Zobaczmy sobie jeszcze ustawienia. Only me, w porządku, na timeline. O to mi chodziło. Dobrze, jesteśmy w tej chwili
start streaming. I w tym momencie powinniśmy mieć już faktycznie początek tego streamu. Nie mamy karty pamięci, więc nie nagram tego, co widać, ale widzicie też na drugim monitorze, jak to wygląda. Także taka możliwość jak najbardziej istnieje. Możemy też przejść do picture in picture, czyli zapamiętuje nam tych scen. To jest pierwsza, ta byłaby druga. W tym momencie mamy picture in picture i jeszcze sobie przejdziemy i zdefiniujemy obok siebie dwa obrazy, które nam się pokazują. Nie mam akurat obrazu z drona, bo go wyłączyłem w tym momencie, ale jesteśmy w stanie też transmitować. Także tak to wygląda i słuchajcie, naprawdę łatwo się to robi. Dosłownie parę kliknięć. Jeżeli mamy dobry internet w polu, jesteśmy w stanie spokojnie transmitować. A jeżeli nie mamy internetu, zawsze możemy podać obraz na większy monitor albo na projektor. I to też w tym momencie fajnie działa. W tym momencie transmisja została już przerwana. Wszystko gra. Słuchajcie, kolejny przykład to jest praca na PDF-ie, bo możemy tutaj dobrać sobie też video source jako PDF z karty pamięci. W tym momencie mam taki PDF i chciałbym uzyskać widok następujący. Picture in picture video, czyli główny ekran taki, next, a mały ekran mój. Jesteśmy. Mogę tutaj oczywiście przesunąć siebie w drugi róg, jeżeli mi to nie odpowiada. Mogę siebie też zmniejszyć, ale zostawmy może tak. I z aspect ratio, współczynnik proporcji 4/3 byłby ok. W tym momencie troszeczkę powiększę. Ja jestem tutaj. Możemy sobie już wybrać picture in picture. Ten tryb i jak widzicie w tym momencie jestem w stanie poprowadzić nawet w terenie bardzo fajną prezentację i to wygląda całkiem ok, jeżeli chodzi o te rzeczy i na tej bazie jesteśmy w stanie też fajny tutorial stworzyć, jeżeli mamy na przykład PDF czy jakąś instrukcję, odnieść się do tego, czy nawet prezentację w PowerPoincie, jesteśmy w stanie też nagrać sobie taki webinar, nie korzystając w ogóle z komputera, także rewelacja pod tym względem. Spróbujmy teraz wykorzystać kompleksowe możliwości tego urządzenia, więc w pierwszej kolejności jestem duży, rozpoczynam naszą audycję, a możemy rozpocząć też od rozbiegówki. Zobaczcie, normalna rozbiegówka przed streamem, oczywiście dźwięk w tym momencie mam nałożony jako narrację, ale można sobie dodać też wideo ze zdjęciem. Później następna sprawa to jestem ja, który przechodzę i witam Was bardzo serdecznie. Później mówię o tym, czym się będziemy dzisiaj zajmowali. Jest to prezentacja, może być ona ogólna, ale mogę sobie też dodać tutaj prezentację na zasadzie split view, czyli to jest jedna, tu jest druga. I w tym momencie jestem ja plus prezentacja. Oczywiście tak to może nie działać najlepiej, ale możemy sobie to zmienić tak i widać już, że to da się zrobić w ten sposób, czy też inaczej trochę, ale tak czy inaczej jesteśmy w stanie pewne rzeczy osiągnąć tutaj. Done. Następna rzecz, którą chciałbym zrobić, to jest przełączyć się na drona. Jak widzicie, w tym momencie jestem przełączony na drona. Ja pokażę, że to działa tylko. Jest, prawda? Tak. I możemy pokazać obraz z drona, możemy pokazać też picture in picture. Już pokażę może tak. Obraz w obrazie, główny będzie dronowy, next, następny będę ja. I tak to wygląda, faktycznie możemy pokazać teraz przebieg lotu, będąc w terenie. Teraz wygląda to dobrze i teraz jest na całym ekranie. Tego typu rzeczy możemy sobie robić. Mogę się tutaj też oczywiście przenieść, jeżeli by mi zależało. Można też wyświetlić prezentację i na zasadzie właśnie picture in picture zrobić sobie prezentację taką jak tu. No dobrze, ale teraz mamy taką sytuację, że nie podoba mi się ta konfiguracja, którą mam, czyli na przykład picture in picture, chciałbym inne, albo split view, prawda? Bo faktycznie nie podoba mi się to split view, więc przyciskam dłużej, mogę teraz usunąć, tak? Zwolniło mi się jedno miejsce i w tym momencie definiuję nowe split view, czyli na pierwszym planie chciałbym mieć na przykład taki obraz dronem, a na drugim planie siebie. I tutaj mogę delikatnie przenieść te proporcje.
W tym momencie jest to, co, na czym by mi zależało i to wygląda w tym momencie ok, prawda? Bo mam obraz z drona, a jednocześnie mam obraz też swój. To jest ta możliwość. Split view na całości ekranu wygląda w ten sposób. Wracamy i zobaczmy sobie jeszcze picture in picture. Też usuwam i chciałbym mieć nowy, tak? Chciałbym mieć zdefiniowany nowy picture in picture. Zwolnił mi się, jest na szarym, czyli chciałbym mieć PDF, a drugi ja. Tak jak teraz. Teraz byłbym całkiem mały, wąski, 9x16, tak jak na TikToku. Done. Wybieram siebie w picture in picture i jestem tutaj. Tak to wygląda. Czyli podczas wydarzeń plenerowych de facto możemy robić też prezentacje, możemy pokazać jakieś nasze osiągnięcia, wyniki, wiele rzeczy, możemy sobie to nagrać też na kartę pamięci, korzystać z multimediów, korzystać z wielu kamer i to wszystko jesteśmy w stanie zrobić w terenie. Jeżeli chcemy zasilać, można zasilać to z zewnętrznego źródła, ale zasilanie bateryjne też jest dostępne. Także pod tym względem wygląda to całkiem fajnie, bo ja nie widziałem jeszcze urządzenia, które bez komputera jest w stanie nam obsłużyć takie możliwości. Sam tablet nie wystarcza, bo on nie ma aż tylu wejść, natomiast tutaj jesteśmy w stanie podpiąć nawet 5 urządzeń równolegle i zdefiniować je w poszczególnych obrazach, w poszczególnych tutaj scenach, które sobie sami jesteśmy w stanie wybrać podczas prezentacji. Fajnie to wygląda. Muzyka plus jeszcze nasza narracja. Całkiem profesjonalną prezentację można zrobić, czy relację z terenu. Słuchajcie, dobrnęliśmy do końca tej audycji i teraz pytanie do Was, dla kogo jest to urządzenie? Bo ja mam swój pomysł na to, ale jestem ciekawy bardzo Twojej opinii. I sprawa wygląda tak, jeżeli ktoś moim zdaniem prowadzi transmisję, obsługuje imprezy i to większe imprezy, bardziej budżetowe, bo to urządzenie nie jest tanie, nie ma konkurencji. Atem jest zupełnie innym urządzeniem, dlatego że Atem wymaga komputera. To urządzenie nie wymaga komputera. YoloBox może działać zupełnie samo w sobie i jeżeli prowadzimy tematy na zlecenie, obsługujemy większe imprezy albo sami organizujemy tego typu imprezy, jesteśmy fajnie w stanie połączyć ujęcia z bezlusterkowca, ujęcia z drona, także poprzez smart controller czy poprzez klonowanie obrazu. Szereg możliwości istnieje. Ja bym powiedział, że fajnie byłoby też mieć możliwość wypożyczenia takich urządzeń. Dzięki temu jesteśmy w stanie w przypadku takiego zlecenia zabezpieczyć sobie. Ważne, żeby wiedzieć, że takie urządzenia istnieją. Sprawdźcie sobie link, żeby zobaczyć, jak wygląda opis techniczny, bo ja nie powiedziałem dzisiaj o wszystkim. Bardziej nastawiłem się pod kątem dronowym, czyli gdzie można wykorzystać to urządzenie i uważam, że takie imprezy jak na przykład zawody sportowe, relacje z otwarcia różnych rzeczy na social media, YouTube pod kątem właśnie uczestnictwa w danych wydarzeniach. No i na pewno też imprezy okolicznościowe, słuchajcie, już teraz wesela czy tego typu przyjęcia też mogą być obsługiwane przez kamery, które są podpięte do neta, bo mamy po pierwsze bardzo dobry internet prawie wszędzie, a po drugie klasę tych urządzeń już na tyle dobrą, że pozwalają nam na to, żeby transmitować może od razu nie całe wydarzenia, ale przynajmniej ich fragmenty. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Dla mnie to jest na pewno krok do przodu, jeżeli chodzi o realizację transmisji z różnych wydarzeń, takich jak na przykład start biegu, czy innej imprezy towarzyskiej, a może święto danego miasta, które prezydent chciałby zobaczyć od razu na Facebooku. Jest dużo fajnych możliwości, które można pokazać, czy to zawody sportowe, czy nawet zawodników, którzy są gdzieś dalej poza stadionem, jeżeli to są zawody rozgrywane na większym terenie, a może imprezy bardziej towarzyskie, może nawet wesela, nawet nie całe, ale ich fragmenty, imprezy firmowe, jest tego coraz więcej i myślę, że mając takie urządzenie do dyspozycji, jesteśmy w stanie bardzo profesjonalny obraz podać, nie tylko w formie surowego materiału z danego urządzenia, takiego jak bezlusterkowiec czy dron, ale jesteśmy w stanie też zrealizować bardzo prosto taką relację czy transmisję. Wygląda to mega. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym. Prośba, żeby sprawdzić link poniżej, żeby zobaczyć, jakie są warunki tego urządzenia. Jest to też dziecko Kickstartera, czyli firma zaczynała od crowdfundingu, od zbierania funduszy i daje dużo z siebie też, a na pewno szykowane są też
kolejne edycje tego typu urządzeń i kolejne wersje. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Cześć!